dobry. Zupełnie niespodziewanie, nagle, ni z tego, ni z owego znalazłam się w Lizbonie. Nieprzygotowana jestem do tej wycieczki, ale myślę, że coś zobaczymy. Na początek Santa Justa. Dzisiaj wycieczka po Belém, takiej chyba najbardziej znanej dzielnicy Lizbony. Będzie wieża, będzie pomnik odkrywców, będą słodycze, no i zobaczymy co jeszcze. Za mną Santa Justa, winda, którą zbudował uczeń samego Eiffla. No i jestem na jednym z tarasów widokowych, tak zwanych miradorów. Jest tu ich kilka. Popatrz. Tego Jerzego, bardzo długa kolejka, nie będę wchodziła. Słyszymy fado, która tutaj gra dzisiaj. I jesteśmy w dzielnicy Alfama, która jest taką najstarszą dzielnicą i tu można poczuć taki średniowieczny duch.
piękne widoki, które przed chwilą widzieliście, to są widoki z dachu klasztoru Świętego Wincenta. Tutaj znajdują się też Panteon Braganzów, czyli królów dynastii, która tutaj rządziła w Portugalii. Zaczynam zwiedzanie Muzeum Azulejo. Bardzo trudna nazwa, nauczyłam się, mam nadzieję, dobrze ją wymawiać. Thank you.